Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy właśnie przed momentem Kongres Edukacji Klasycznej. Pierwszy taki kongres w Polsce na taką skalę, zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Kongres edukacji, na którą stawiamy w naszej polityce oświatowej. To jest jeden z głównych punktów naszej polityki oświatowej. Czym jest edukacja klasyczna? To jest wychowanie do dobra, piękna i prawdy. W świecie kłamstwa i fałszu, które słyszymy na co dzień z ust wielu ludzi, jak choćby tego, o czym wczoraj mówił pan Sikorski w Brukseli. Typowe kłamstwo i manipulacja, które sączy się z telewizji. W świecie bezczeszczenia, piękna i sztuki, jak choćby to dziadostwo, które gdzieś tam w Krakowie powstaje zamiast dziadów. W świecie, w którym tak naprawdę młodzi ludzie nie wiedzą już, co jest dobre, co złe. Edukacja klasyczna jawi się jako rzeczywiście rozwiązanie wielu problemów. Ta czerwona lampka świeci się przed nami i dlatego spotykamy się dzisiaj na Zamku Królewskim w Warszawie, żeby o wychowaniu do dobra, piękna i przede wszystkim prawdy rozmawiać. Elementem wzmacniania edukacji klasycznej plus wszystkich działań podejmowanych w Ministerstwie Edukacji jest również konkurs retoryczny i olimpiada retoryczna. Co to jest retoryka? To jest sztuka dobrego, pięknego mówienia i argumentowania przy pomocy prawdziwych argumentów. Tak też w skrócie można by było powiedzieć. Wracamy zatem do tego, by zainteresować młodych ludzi i są zainteresowani retoryką. Po to ten konkurs, po to ta olimpiada, za organizację których bardzo dziękuję panu profesorowi, pani kurator i bardzo proszę o przedstawienie szczegółów. Poproszę panią kurator o zabranie głosu. Pani kurator, kurator lubelski Teresa Misiuk. Dzień dobry, szanowni państwo. Rzeczywiście lubelskiemu kuratorium oświaty przypadł w udziale ten zaszczyt, by organizować pierwszy ogólnopolski konkurs retoryczny. To przedsięwzięcie wpisuje się oczywiście w temat też dzisiejszego wydarzenia. Ja chcę bardzo podziękować panu ministrowi za inspirację, byśmy podjęli się organizacji takiego konkursu. Współorganizujemy ten konkurs z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół podstawowych. Ma charakter ogólnopolski, zgodnie z rozporządzeniem resortu edukacji składa się z trzech etapów, etapu szkolnego, etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Organizacja takiego ogólnopolskiego konkursu jest możliwa także dzięki współpracy wszystkich kuratoriów oświaty, które włączyły się w organizację tego konkursu i myślę, że dane liczbowe mówiące o tym, jak wiele osób zgłosiło się do udziału w tym konkursie, podkreślam, pierwszym, pokazują, że odpowiedzieliśmy też na jakieś oczekiwanie nauczycieli szkół podstawowych, bowiem aktualnie zgłosiło się do udziału w tym konkursie 242 szkoły, a z tych szkół ponad 1800 uczniów. I mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli ten konkurs organizować i będzie on obejmował znacznie większą liczbę uczniów. Bardzo dziękuję pani kurator. Proszę teraz o zabranie głosu bardzo króciutko pana profesora Andrzeja Mamcarza-Plisieckiego. Zapraszam. Szanowni państwo, ja reprezentuję Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedrę Filozofii, Kultury i Podstaw Retoryki. Organizujemy wspólnie z kuratorium konkurs retoryczny. Konkurs retoryczny jest dla szkół podstawowych, ale w grudniu też będzie nabór na olimpiadę retoryczną dla szkół średnich. I teraz to, co jest ważne, proszę państwa, mówimy o retoryce w kontekście tego wspaniałego Kongresu Edukacji Klasycznej, ale retoryka oczywiście też, ale to nie tylko jest powrót do klasyczności, do starożytności. Chciałbym powiedzieć, że retoryka jako właśnie sztuka dobrego mówienia, pięknego, sztuka również porządnego
suwerennego, krytycznego myślenia jest narzędziem bardzo nowoczesnym. I to chciałbym podkreślić, że to jest nie tylko jakaś archeologia, że my wracamy do przeszłości i zachwycamy się przeszłością, która jest piękna i ciekawa, ale retoryka jest narzędziem dobrego mówienia i dobrego myślenia i w związku z tym jest narzędziem jak najbardziej nowoczesnym. I w związku z tym, jeśli teraz rozpoczynamy konkurs, potem za chwilę olimpiadę, no to jest to naprawdę dobry krok w stronę nauczenia, dania młodzieży dobrego narzędzia myślenia, mówienia, prezentowania i obrony własnego stanowiska i to jest w tym najważniejsze.